Z nami trzech zawodników z Akropolu. Jacek Jaśniewski, Kamil Dydek i Szymon Flinik. Wygrywacie 15-5. 15-5, tak, 10 bramek różnicy na waszą korzyść. No myślę, że bardzo dobre zawody tutaj całego zespołu. No nie no, to ten mecz to już jest tak mniej ważny, bo żałujemy meczu z Oazą, ponieważ no pan Papierowski nie pomógł nam, to na moje tutaj faule wszystkie były takie same, a on na przykład daje kartki za nie wiadomo co. No i po prostu byśmy chcieli, żeby nam nie sędziował meczu, nie? To tutaj już trzeba było z Tomkiem Kellerem na ten temat porozmawiać. Tomek Keller nas nie lubi. Kolejna sprawa. Nie wiem, czy wiecie, jesteście obok zespołu Raf Mixu i Gresty najlepszymi świeckimi drużynami. Młody zespół, no ale na pewno tutaj dużo do naszej ligi wnosicie. No, cieszy nas to bardzo. No, jesteśmy, jak szczerze mówiąc, grupą związaną no, z Orlika, więc nie graliśmy nigdy w takim wielkim przedsięwzięciu, turnieju. Co tu jeszcze powiedzieć? Kolejne pytanie tutaj, które mamy do waszego zespołu. Naprawdę, jeżeli chodzi o wasze mecze, macie najwięcej publiczności, tak? To na pewno też musi, że tak powiem, bardzo radować. Może teraz do Szymona tutaj, który stoi. Nie, ja dziękuję. Mogę mówić. Co, do naszej publiczności lepszej nie będziemy mieli, ale publiczność jest wspaniała, bo przychodzą na każdy mecz, starają się, jak trzeba, to i też wyzywają sędziów, o to chodzi, no to przecież to jest tylko zabawa. Oni też w pewien sposób się bawią, jak przychodzą na te mecze, nie? Pamiętajmy też, że sędziowie są też ludźmi, także też oczywiście mogą się mylić. I od nich się wymaga. To takim może mocnym akcentem zakończmy i dziękuję za rozmowę i życzę oczywiście wam powodzenia w kolejnych spotkaniach. Do baraży.